Dziś ruszył proces żołnierzy oskarżonych o dokonanie masakry w afgańskiej wiosce. Proces, któremu od początku towarzyszą ogromne kontrowersje i bardzo wiele wątpliwości. Czy w wiosce byli talibowie? Czy moździerz, z którego strzelali Polacy, był sprawny? Kto wydał rozkaz? Dlaczego oskarżonych aresztowano tak późno i dlaczego zrobiono to w tak wyjątkowo bezwzględny sposób? Świadkowie opowiadają, że żołnierze musieli widzieć, że wokół domów bawią się dzieci, że Polacy nie byli zagrożeni, że ich życiu nic nie zagrażało. Mówią też, że przed akcją dowódca plutonu opowiadał, że na wioskę afgańską powinien spaść gniew Boży. Jeśli to prawda, jeśli nasi żołnierze rzeczywiście wiedzieli, że zabijają cywilów, i po prostu postanowili pościć kolegów i urządzić krwawą jatkę, zabijając kobiety w ciąży, zabijając kilkuletnie dzieci, to popełnili ludobójstwo, dopuścili się zbrodni wojennej i zasługują na najsurowszą karę. Podobne procesy w przypadku amerykańskich żołnierzy pokazują jednak, że dochodzenie do prawdy jest wyjątkowo trudne. Dlatego powinniśmy wstrzymać się z wszelkimi sądami, dopóki sprawę nie rozstrzygnie sąd. My wstrzymajmy się z gniewem Bożym.